No cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale i w dzisiejszym odcinku pokażę wam mój prezent urodzinowy, który dotarł do mnie wcześniej niż myślałem. Pokażę wam dzisiaj nową paletę Jeffree Star Cremated. Makijażu tutaj nie będzie, od razu mówię, od tego są jakby inne osoby na YouTubie, ja się malować nie umiem. Makijaż ode mnie może dostaniecie ewentualnie na Halloween, bo ta paleta się bardzo dobrze do tego nada, więc tutaj pokażę tylko swatche. Więc jeżeli wam to odpowiada, no to serdecznie zapraszam was na odcinek. Paleta wygląda w ten sposób, ona przychodzi zapakowana w taki ładny kartonik. W ogóle powiem wam szczerze, że ja myślałem, że ona będzie trochę większa w rzeczywistości, bo na wideo wyglądała faktycznie taką dosyć sporą. No a dostajemy taki coś rodzaju, nie wiem, takich dwóch tabliczek czekolady, może coś koło tego. Otwórzmy sobie ją w takim razie i zobaczmy, co jest w środku. Paleta z zewnątrz wygląda w ten sposób. Mamy tutaj Jeffrego pomalowanego w takie siwe kolory, czarno-białe zdjęcie, także bardzo spoko. No i przejdźmy w takim razie do tego, co jest w środku. W środku mamy 24 takie przygaszone kolory, paletę można wyginać. Tutaj mamy lusterko, wygląda to w ten sposób. Z tego co Jeffree sam mówił na swoim wideo, to zrobił z tego taką odwróconą paletę Jawbreaker, czyli tak jakby przepuścić ją przez czarno-biały filtr, to mniej więcej wychodzi nam coś takiego. I tutaj mamy jakby taką siostrzaną wersję tej palety. Mamy tutaj dużo błysków tak naprawdę, jest sporo matów również, także coś co jest naprawdę spoko. No i mamy tutaj taki dosłownie czarny kolor, mamy tutaj też taką białą biel, że tak powiem. No i kończymy na takim diamentowym, białym kolorze. Takim perłowym wręcz. Zrobimy sobie tutaj każdy rząd po kolei, ja sobie to zesłoczuję na ręce, no i zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. Ja ogólnie się tą paletą mega jaram, bo tak jak ja mówię, ona będzie idealna na Halloween dla mnie. Wszyscy youtuberzy robią coś typu vlogmas, to ja zrobię Halloween mas, także myślę, że akurat właśnie chciałbym pójść w tą stronę, więc zobaczymy. To dopiero będzie w październiku, więc no, mamy trochę czasu. Także lecimy sobie w takim razie z pierwszym rzędem, czyli mamy tutaj te Harry's, później mamy Angel of Death, mamy Grave Digger, Death Certificate, RIP i Pallbearer. Także zaraz sobie to zasłuchujmy i zobaczymy jak to wygląda na dłoni. Zacznijmy od tego pierwszego, czyli tego najbardziej czarnego koloru jaki jest. Wygląda w ten sposób tutaj na palcu. No i teraz po prostu przejdźmy sobie na mojej włochatej ręce. Zobaczmy jak to będzie wyglądało. Mamy coś takiego tutaj. Trochę wyszło to tak słabo jak dla mnie, ale no, może dlatego, że ja zacząłem to trzeć, ale spoko, nieważne. Nie znam się na tym, ale dobrze się bawię. Później mamy Angel of Death, czyli tu już mamy taki pierwszy błysk. O mój Boże, strasznie to... Wow! To jest dopiero pigment, także zobaczmy tutaj obok. Wow, to jest ultramocne i on ma takie właśnie tutaj drobinki brokatu jeszcze. Nie wiem, czy one się będą odbijały tutaj świetle, może bardziej do softboxa to pokażę. Ale odbija się to w ten sposób. Później mamy Grave Digger, czyli to jest już taki... Powiedziałbym, że to jest nadal czarny, ale bardziej już taki przygaszony, wpadający w siwy. Więc zróbmy sobie tutaj obok. On bardziej nawet w taki niebieski wpada, bym powiedział. Później mamy Death Certificate. Zrobię go sobie tutaj niżej. Boże, te błyski są strasznie mocne, one są mocniejsze niż te maty. On w ogóle aż tak połyskuje takim srebrnym kolorem. Teraz będziemy robili ten kolor RIP, czyli RIP. I on wygląda tak, ładnie. Podoba mi się, to jest taki typowy siwy kolor. To jest ten tutaj, w tym miejscu. I ostatni to jest Pallbearer, zrobię go kciukiem. Wow, to jest w ogóle taki typowo srebrny kolor, naprawdę ładnie błyszczy. I zrobię go sobie tutaj niżej. Powiem wam, że to jest jaśniejsza wersja po prostu tego, czyli tego Death Certificate, ale ogólnie ładne, bardzo mi się podobają. Także wygląda to w ten sposób na mojej ręce. Te błyskowe kolory mega mi się podobają, super to wygląda i tak naprawdę nie powstydziłbyś się tego użyć jakoś do odpowiedniego makijażu jako rozświetlacz tak naprawdę. Bardzo fajnie one wyglądają i naprawdę są takie mega intensywne i bardzo ładnie błyszczą. Polecimy sobie teraz z drugim rzędem, tutaj pojawiają się już nam brązy, mamy dwa błyski i cztery maty, więc sobie to zesłoczujemy też gdzieś tam tutaj na moim ciele. Oh, through the wastelands, through the highways, and on and on we
polecimy z tym pierwszym kolorem, czyli tutaj Inheritance. Także zobaczmy sobie. Taki zielonkawy, ziemisty kolor. Także polećmy go sobie może tutaj niżej. Może w tym miejscu. Wygląda to w ten sposób. To jest ten kolor tutaj, który teraz zeswatchowałem. Ładny, jest taki naprawdę mega kryjący, jeżeli mam być szczery. Następny kolor to Wednesday. Czyli to już jest taki też siwy kolor. Siwy, taki bardzo chłodny kolor. Także wygląda on tak. Taki gołębi wręcz bym powiedział, taki, o, to jest dobra nazwa, taki gołębi kolor, to jest gołębi siwy kolor, bardzo ładny. Teraz mamy pierwszy błysk z tego drugiego rzędu i to będzie Mortuary Beautician, także zobaczmy sobie. Okej, przejdźmy sobie go w takim razie obok tego siwego i zobaczymy, co się wydarzy. Kurczę, najlepsze jest to, że te kolory wszystkie niby teoretycznie wyglądają bardzo podobnie do siebie, ale na ręce, jak to się swatchuje, wyglądają zupełnie inaczej. Widać, że one są inne i że są o ton, dwa tony, nawet trzy tony ciemniejsze, jaśniejsze, coś w tą stronę, ale generalnie wszystkie bardzo ładnie się uzupełniają. Później mamy brązowy, taki miedziany, delikatnie mamy Last Look, więc obczajmy go sobie. Już mam tutaj mały palec wolny. Kolejny błysk i zróbmy go tutaj po drugiej stronie, może tu, przy łokciu. O, i to jest ten kolor. Ładnie błyszczy, taki miedziany, ziemisty, fajny kolor, bardzo ładny. Bardzo ładnie się tego w ogóle bardzo fajnie się słoczują te kolory, no są takie maślane, wręcz fajne, takie śliskie. Kolejny kolor to jest Solemnly Swear i to jest ten. Ja już mam go tutaj na kciuku, więc sobie go zesłoczujmy, może, nie wiem, może w tym miejscu. Wow. To jest taki już bardziej wpadający w fiolet, bym powiedział, ale ogólnie bardzo fajne, podoba mi się. Wszystkie są fajne, wszystkie mi się podobają, wszystkie będą dla mnie super tak naprawdę, ale jakby no nie to jest ideą tego filmu, tylko bardziej, żebym się trochę tym pobawił, bo pewnie zanim jej znowu użyję, minie sporo czasu. No chyba, że będziecie chcieli, to piszcie w komentarzach. I ostatni kolor, czyli ten, to jest The Morgue. Kolor, ostatni cień. Bardzo podobny jest do tego pierwszego, także zesłoczuję go obok, żebyśmy mieli porównanie, jaka jest różnica. Ten jest trochę ten jest bardziej zielonkawy, ten jest trochę bardziej taki niebieskawy. To wygląda tak, to jest ten. Tutaj jest trochę błysku, bo niestety mi się trochę osypało na palec mały, no ale trudno, musimy to jakoś przeżyć. Wygląda to w ten sposób. Także to był drugi rząd tych kolorów, zostały nam jeszcze dwa. Okej, zostały nam jeszcze dwa rzędy. Ja już sobie tutaj rękę umyłem, ale i tak użyję tej drugiej, ponieważ tutaj mi się jeszcze brokat wala, a ja nie mam czasu, żeby to teraz tak dokładnie zmyć. Jeżeli chodzi ogólnie o zmywalność tych cieni, to po prostu przejechałem płynem micelarnym i właściwie nie było żadnego problemu. Tylko tak jak mówię, pozostawały mi te brokatowe takie odłamki, dlatego użyję sobie teraz drugiej ręki do kolejnych dwóch rzędów. Okej, w takim razie mamy tutaj dwa błyski znowu, no w zasadzie można powiedzieć, że trzy, ponieważ ten tutaj też delikatnie połyskuje, ale tak naprawdę bardzo subtelnie. Te tutaj to są takie typowe błyszczące już cienie. Także zobaczymy sobie najpierw mauzoleum. Bardzo taki miedziany, ale mniej intensywny kolor niż ten Last Look, także obczajmy go sobie tutaj. Ładnie wygląda, jest taki rudy bardziej bym powiedział, bardziej taki rudy, błyszczący, ładnie się mieni, podoba mi się. Kolejny to będzie Embalm, także i to jest właśnie ten, który delikatnie połyskuje. Ma taki metaliczny błysk bym powiedział bardziej. Tak, on jest taki bardzo delikatny w swoim błyszczeniu, tak subtelnie, ale jednak widać te drobinki. Znacznie mniej niż w tych takich typowych, takich brokatowych metalikach, ale właśnie ten też ma w sobie te drobinki, które bardzo ładnie się wybijają. I to jest, bym powiedział, bardzo też taki jaśniejszy niż ten, który opisałem jako gołębi. I to był ten Wednesday. Następny będzie Eulogy, także polecimy sobie z tym. Ten bardziej widzę tak wpada w fiolet, więc zobaczmy sobie go tutaj obok. Tak, ten jakby ktoś na przykład robił jakieś charakteryzacje, to ten wygląda idealnie po prostu jak siniak.
jest taki siny kolor, ale dosłownie, jakbym naprawdę chciał zrobić sobie sztucznego siniaka, to byłby pierwszy mój wybór, gdybym, jak już wiem teraz, jak on wygląda. Także to jest taki siny kolor, ale ładnie ogólnie się prezentuje. Następny kolor, czyli ten, to ubezpieczenie na życie, czyli life insurance. Także zobaczmy sobie. Boże, tak mi szkoda tych wszystkich wzorków, no ale trudno. Taki bardzo mocno popielaty, bym powiedział. Wygląda jak popiół, jest taki bardzo jasny kolor. Nie wiem, czy w ogóle widzicie, czy moje oświetlenie i tutaj to okno jest na tyle dobre, żebyście to zobaczyli, ale mam nadzieję, że coś tutaj widać. I kolejny odcień to jest Last Respect. Także tutaj już sobie pojadę z kciukiem. No i zobaczymy, jak to wychodzi. Coś takiego. Taki bardzo brudny kolor po prostu. Określiłbym to jako taki kolor brudu. To jest, wiecie, to i to połączenie z tym siniakiem, to tak jakbyście się wywalili na rowerze i zdarli kolana. Także naprawdę całkiem spoko. Powiedziałbym, że on się delikatnie błyszczy, ale wydaje mi się, że on, że to po prostu się osypuje mi ten kolor, ten odcień mauzoleum. No i został nam ostatni, taki tutaj błyszczący, metaliczny, siwy, nazywa się Goodbye, z kropką na końcu. Przecież żadny inny odcień nie ma kropki na końcu swojej nazwy, ale ten akurat ma, więc to jest takie totalne Goodbye z kropką nienawiści. Zobaczmy go sobie w takim razie. Taki metaliczny, nie powiedziałbym, że to jest taki typowy błysk, ale odbija fajnie światło, jest taki metaliczny po prostu. Stalowy taki, stalowy odcień, ale bardzo tak ładnie odbija, podoba mi się. Okej, okay. Palce przygotowane, umyte, także lecimy z ostatnim już rzędem i tutaj mamy już takie jaśniejsze kolory, jest ten biały, jest taki bardziej pożółkły. No i nie ukrywam, że ten, tego najbardziej białego, czyli on się nazywa Death Blow, najbardziej jestem ciekawy, bo jestem ciekawy, jak ten matowy biały będzie wychodził, także on będzie przedostatni, więc myślę, że warto zaczekać na Swatcha. Także lecimy z kolorem Obituary i zrobimy go sobie tutaj poniżej. Bardzo taki subtelny, piaskowy kolor. On nie jest tak mocny wcale jak na palecie. Ja go przejadę jeszcze raz, zobaczymy, ale no nie. On będzie takim po prostu fajnym, takim do cieniowania, do smoky eyes, coś w tym stylu. Także tutaj akurat bardzo taki piaskowy, cielisty wręcz kolor. On się dobrze zlewa z moją skórą prawie, że gdybym to dobrze rozblendował. No ale cóż, lecimy z następnym. I to jest następny, to jest Burial Gown. Także zobaczmy go sobie. I to jest taki bardziej żółtawy biały. Taki wręcz jak taki wibowit trochę, jak proszek do rozpuszczania. No ale zobaczmy sobie go. Też taki słabo. Nie wiem, jak to będzie wyglądało na oczach. Mam nadzieję, że inne dziewczyny z YouTube'a, które się tym zajmują bardziej profesjonalnie, to pokażą. Będę na pewno z chęcią śledził to i oglądał. No ale na tą chwilę, jeżeli chodzi o moją rękę i brak umiejętności jakichkolwiek, no to wygląda to w ten sposób. Kolejny odcień to jest Afterlife i to jest już taki bardzo cielisty kolor, błyszczący, metaliczny, więc zobaczmy go sobie. Jest bardzo mocno cielisty, także ja w zasadzie widzę tylko taki efekt mokrej skóry. Ja tutaj nie widzę za bardzo cienia żadnego, tylko tak jakbym miał wilgotną skórę. Spoko. Znaczy spoko. Mówię, to jest taki kolor, żeby dać sobie takiego subtelnego rozświetlenia. Ale takiego naprawdę subtelnego, bo tak jak mówię, ja go tutaj widzę, bo jestem blisko. Ale tak jak mówię, on nie jest... Dla mnie on nie ma koloru po prostu, jest tylko sam błysk. Tak bym to opisał. Następny to jest Casket Ready. Także obadajmy go. Tego kolesia. One wszystkie, ten taki jest kredowy. Bardzo bym go opisał jako właśnie taki kredowy. Wygląda jak kreda. Prawie go w ogóle nie widać. On się bardzo jakoś tak, nie wiem, wyciera, ściera. Że no nie opowiem więcej o nim. I następny jest właśnie ten biały, czyli Death Blow. I na niego przeznaczyłem kciuk. Wygląda tak. Okej, okay. Wychodzi on w ten sposób, także naprawdę jest to biały, biały kolor, tylko przypuszczam, żeby go fajnie zbudować, trzeba byłoby nałożyć na niego kilka warstw, żeby to był taki faktycznie nieprześwitujący biały. Ale został nam w takim razie ostatni Diamond Ashes,
Także obczajmy gościa, no i będziemy powoli kończyć te słoczowanie. Wow. Okej. Bardzo taki, nie wiem, anielski ten kolor? Jest taki fajny, błyszczący, on ma takie, widzę, różowe, fioletowe drobinki, coś koło tego. Ładnie tutaj wychodzi na zgięciu. Także wygląda w ten sposób. Okej, i to już były wszystkie odcienie w tej palecie, w palecie Cremated. Tak jak mówię, nie oceniajcie mnie jakoś mega źle, bo nie umówię. Nie umiem się malować, pierwszy raz robiłem coś takiego. Chciałem spróbować, chciałem się tym pobawić, chciałem pokazać, jak to wygląda. Zesłoczowałem sobie te rzeczy, nie wiem, czy tak się słoczuje. Napiszcie mi w komentarzu, co było źle, co było dobrze. Być może jeszcze kiedyś będę miał ochotę coś wam takiego pokazać. No i fajnie byłoby zrobić to lepiej albo poprawniej. Także mam nadzieję, że tutaj wielkiego dramatu nie było. Jeżeli chodzi o te wszystkie odcienie, tak jak mówię, ja tą paletę dostałem na urodziny. To jest taki wczesny, przedwczesny prezent na moje urodziny. I ja tą paletę chciałam właśnie ze względu na Halloween, na imprezy halloweenowe, coś w tym stylu, bo ja takie rzeczy akurat, może nie, że obchodzę, ale świętuję, powiedzmy. No i stwierdziłem, że to będzie idealna paleta na to, żeby właśnie fajnie się pomalować, coś śmiesznego sobie zrobić. No i postanowiłem w takim razie wam ją pokazać również, zwłaszcza, że jest to no nowość. Także dajcie znać, jak wam się podobało, dajcie znać, co ewentualnie poprawić, dajcie znać, czy już taką macie, pokażcie mi swoje kreacje, chętnie gdzieś pooglądam, jeżeli macie Instagram, zostawcie link, także chętnie zrobię obczajkę. No i tak jak mówię, od zrobienia makijażu tą paletą będą na pewno inne dziewczyny, inne chłopaki na YouTubie, także na pewno wam wszystko pokażą, tutaj mieliście tylko swatche. Mam nadzieję, że wam się podobały, zostawcie komentarz, zostawcie po sobie łapkę. No i przede wszystkim zostawcie również po sobie subskrypcję. Właśnie gwiazdka mi się przekrzywiła. No i ja was zachęcam oczywiście do śledzenia mojego kanału, żebyście byli razem na bieżąco. Jak sami widzicie, na moim kanale jest bardzo dużo różnych filmów, jest kilka serii, ale tak naprawdę nigdy nie wiadomo, co strzeli mi do głowy i o czym będę chciał pogadać. Także dzięki raz jeszcze za oglądanie i trzymajcie się. Na razie. Cześć.